z nami w studiu. Dzień dobry, bardzo najbardziej zajęty człowiek przed świętami. Cześć, siema, witam serdecznie. Ale to wcale nie z powodu świątecznych przygotowań tak zajęty. No to ja tutaj w imieniu kobiet zapytam, kto u ciebie te święta przygotowuje, skoro nie ty? Między innymi też ja, ale absolutnie, wczoraj kroiłem grzybki, ponieważ robiłem wielką wigilijną kapustę najpierw do fundacji, a później taką naszą domową. Ja lubię przy kuchni, przy garach. To co jeszcze potrafisz zrobić? Tą kapustę bigosik, tak, wszystko umie, ale umie też przypilować, żeby się nie zagotowało, żeby się nie spieniło, żeby zajrzeć, a to jest podejrzeć. To, czego nie potrafi zrobić moja żona, wiesz? Nie potrafi. Zapraszam na kursy. 13 stycznia, 21 finał. Jurek w tym roku skończył 10 lot. I w tym roku... Ale Jurek, może to powiedzieć głośno. Jurek, ile skończyłeś lat? Albo inaczej, tak, skończyłem 11 lat. Jednak. Ale 10-19. Ale do czego zmierzam? No w tym roku zbieramy nie tylko na dzieci, ale też na seniorów. Na seniorów. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, śmiejemy się, że to już prezes zarządu o tym myśli. Ale istotnie, po dwóch dekadach takiego dziecięcego grania, ale to spowodowało, że mamy najnowocześniejszą służbę dziecięcą w tej działce w Europie. Bardzo dużo kół, pisznych sprzętu. Pomyśleliśmy o seniorach. Na mojej koszulce państwo tego nie widzą, ale jest napis godność i to słowo jest być takim słowem kluczowym. Dla nas nie dzieje się dobrze, ale my nigdy nie mówimy o złych rzeczach, kiedy gramy. Mówimy o rzeczach pozytywnych, więc mówimy zdrowym ciele, zdrowy duch. Patrzę na was wszystkich i też kiedyś będziecie seniorami, moi drodzy. Będziecie. W związku z tym myślmy o tym, żeby się seniorom dobrze działo w Polsce. A 13 na pewno będziemy o tym dużo mówili. 13 stycznia mówisz, ale ja sobie obliczyłem, bo grać się do końca świata jeden dzień dłużej, czyli w sumie do soboty. Do soboty, bo tyle... To jedna wersja mówi, że na tyle starczyło kamienia. Dzisiaj, kiedy byłem w ranu w telewizorze, poglądaliście, to osoba, która mi towarzyszyła, powiedziała, że ta cała asteroida skręciła. Czyli już na pewno nas ominie. W związku z tym gramy, mi się do końca siada jeden dzień dłużej. Czyli do soboty jedna wersja, majowska, wersja z maja, ale wersja ta prawidłowa mówi o tym, że warto grać co roku, bo to jednak jest bardzo, bardzo radosne bycie ze sobą. To jest, słuchajcie, piłka oficjalna Euro 2012. To jest piłka, którą gwiazdy odbijały u nas w studiu podczas Euro. I kto nie odbijał tej piłki, prawda? I Zbigniew Boniek odbijał, Jerzy Dudek. I są autografy właśnie Kasi Cichopek, Agnieszki Dygant, Anity Lipińskiej, wielu, wielu innych, Kuby Sienkiewicza z elektrycznej gitar. Jest też autograf Kuby Wasołowskiego z owczarkiem niemieckim, z komisarza Aleksa i nawet ten owczarek odgryzł tam kła. A, to jest prawdziwie używana piłka. Ja myślę, że ktoś to po prostu tak kopnął. Posłuchajcie, oto właśnie było to odbicie piłeczki, a wasze są tutaj autografy? Są też. Monika Olejnik też się podpisała. Piłeczka jest pięknie obdarzona cała do samego końca autografami i to są wspaniałe gadżety. Tylko w zeszłym roku 120 tysięcy aukcji, to jest prawie 4,5 miliona złotych i to bardzo ludzi cieszy, bo to są gadżety kolekcjonerskie, a więc oprócz takich jak ta piłka, także uwaga, pojawi się to już dla dużych kolekcjonerów, na przykład bolid Kubicy, a więc jego stajni wielki, bez silnika. Ale cały? Cały wielki. On ostatnio rozwala wszystko. Ale jest cały. Wytłumaczono nam mnóstwo tajników, jak w ogóle wejść do niego, jak go używać, ale także jest dołączony będzie słoiczek wazeliny, żeby zawsze koła były świecące. Nie siadajcie na tym kole, bo będziecie mieli wazelinę na spodniach z tyłu. Jurku, ty powiedz, które podziękowania ty zapamiętujesz najbardziej, bo pewnie mnóstwo osób do ciebie podchodzi i mówi dziękuję. Jest to nie dalej jak w sobotę. Właśnie byłem po zakupy świąteczne, musiałem coś kupić, jakąś spożywkę i Nowym Światem idę i pani, taka w wieku młodym, czyli twoim, mówi do mnie, chciałam tylko uścisnąć dłoń i nic więcej. I z zakupami tak sobie pomyślałem, może mama, może właśnie było gdzieś badanie słuchu zrobione. No taka wdzięczność ludzka jest tak niezwykle przyjemna, już nie mówiąc o tym datki końcowej, że ktoś na parkingu, są ci panowie, którzy pilnują miejsc dla ciebie, a nie panie Jerzy z Afryką. I to jest taki szacunek ogromny od ludzi, którzy po prostu przybiją ci piątkę i będą Marek, się cieszyli. Marek, przybij piątkę. Masz powód. Ja się mogę pochwalić, bo ja zbierałem na orkiestrę, jak byłem w podstawówce szczeniętem 7-8 klasa. Później moja córka, jak się urodziła, leżała w inkubatorze od orkiestry w szpitalu w Wałbrzychu, a teraz ona ma 11 lat i będzie pomagała w sztabie w Wołominie. Wielkie dzięki dla niej, dla 120 tysięcy takich podobnych ludzi, od absolutnych maluszków po bardzo dorosłych ludzi, którzy będą zbierali nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. 50 sztabów za granicą, to są i polskie bazy wojskowe, a także w samym Nowym Jorku dwa sztaby.
puby. Wszędzie tam, gdzie są Polacy, gdzie czują tego ducha, a także zaskakują lokalesów totalnie, bo zwłaszcza w Anglii, gdzieś w pubach przełączają się i ci wszyscy mówią, co to jest, o co w tym wszystkim chodzi. Ale jest dużo radości i pokazujemy się tym, co mamy w sobie bardzo dobrego, takiego najlepszego, a co rzadko ujawniamy, niestety. Ale mamy. Raz w roku mamy. Polacy potrafimy trzymać się razem. Od finału Wielkiej Orkiestry do finału Wielkiej Orkiestry. Przestańcie. Mniej więcej. Radio Z.